pierwsza scena, pierwszy film, gdzie ona występuje, jakby to jest jej własny film już. To jest na 18. Ja też. Wow. Dziewczyny! Tata! Chodźcie, zobaczcie. Konkurs cosplay na super bohatera. 1000 złotych! Z Multiger! Jest spotkanie, wyjazd na plan filmowy. I to jest cosplay, ja już robiłam ten. Cosplay super bohatera już. Mam gdzieś tam tak rozpoczęte, ale nie skończyłam, bo nie miałam motywacji. Biorę w tym udział. Ja też! Ach, tylko co ja zrobię z tym 1000 złotych? A może pójdziemy na lody? Tak? Janinka, wróć do domu szybko, proszę cię. Dobra, już idę. Zawsze ma coś ważniejszego. Żebyś wiedziała, że ma. Co może być ważniejszego w taką pogodę? Nic nie jadł. Ale posiedź z dziadkiem Jankiem do 8, a potem niech idzie spać. Wiem. A ja jutro! Idź już, bo zaraz się spóźnisz na dyżur. Czy już przywieźli popołudniowe wydanie kuriera? Dziadku, ale oni już od dawna nie drukują gazet. Daj, ja. Nie będę. Ale jak tylko przywiozą, to wystaw na witrynę, żeby gdzie indziej nie kupili. Dziadku, ale ty już od dawna nie sprzedajesz gazet. Dziadku, zimno ci? Nie. Kiedy ja się spóźniłam, dlatego że nie wiedziałam, które wybrać, które ich było. Ja też. Wy to macie szczęście, ja nawet o niczym nie wiedziałam. No jak gwiazdożysz gdzieś bez nas, to się nie dziw, że później nie wiesz o niczym. No właśnie. Szkoda, że można było wybrać tylko 3 zdjęcia. Można było 40 wybrać. Baśka, to ty na pewno będziesz miała super zdjęcia od taty fotografa, he? O, już nie przesadzajcie. Halo? Kiedy będziesz w domu, Janinko? Tylko oddam zdjęcie na konkurs. Ale wiesz, że dziadek słodeczny nie może być sam. Ja muszę wychodzić. Ale... Muszę wychodzić do pracy. Wracaj. Idź. Do dziadka. Jedź do. Dzięki. Dobra, już idę. Słoneczna jak zawsze ma ważniejsze rzeczy do roboty. Dobra, chodź. Ja was dogonię. Okej. Pierwsze miejsce Super Hero Girl. Ale jak to? My się tylko przebierałyśmy. A teraz widać, kto jest prawdziwym superbohaterem. Czy niby ja? No przecież nie my. Ale kto zrobił te zdjęcia? To znaczy, że mamy tutaj jeszcze jedną superbohaterkę. Raz kolejny patrzył z ostrzeżeniem.